Cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 57 odcinek z cyklu Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jesteśmy w mglistej twierdzy, siedzibie Jarla, pękniny i jestem na etapie wykonywania zadania dla pewnej magiczki o imieniu Wylandriach, tak. Poprosiłam cię o przyniesienie mi czegoś. No tak, w Andriach, już lecę po to. Jeden przedmiot, czyli... Witaj, towarzyszu. Jeden przedmiot, czyli sztabkę orakulum. A już jej przyniosłem. No i teraz jeszcze muszę przynieść dwa przedmioty. A jakie? To muszę spojrzeć w dziennik, bo niestety nie pamiętam. Okej. Weszliśmy do tej gminy. I spójrzmy w dziennik. Cyk, dobrze. Aha, czyli muszę odzyskać kolejną duszę w Wylandriach i łyżkę w Wylandriach. No dobra. Gdzie my to mamy? Mapa. Oczywiście poprawiłem sobie tutaj pewne rzeczy. Tutaj w Wichrowym Tronie coś mamy i tu się przeniesiemy. To znaczy poprawiłem tutaj te wskaźniki, jakieś tam moc zainstalowałem, który spowodował, że nie miałem tych znaczników na mapie, musiałem tego moda zdeinstalować. No i teraz wróciło wszystko do normy, także wiem, gdzie mam się udać. I w związku z tym lecimy do Wichrowego... A, sorry. Nie chcę umieścić znacznika, ale stajnie w Wichrowym Tronie odkryłem, także wejdę sobie od razu do Wichrowego Tronu. Co by odnaleźć coś na Wylandriach? Zwiedzimy sobie dzisiaj, powiedzmy, Wichrowy Tron. Okej, jesteśmy w stajniach przed Wichrowym Tronem. No i biegnijmy do samego miasta, do samego grodu. Tak bym to określił. Miasto jest chyba rozległe. Okaże się przedmieścia tutaj, to co się znajduje przed murami jest dość piękne. Nie jest tajemnicą, że Aretino odprawia jakiś rytuał. Okej, z tego co wiem, z kolei Wichrowy Tron jest chyba siedzibą Mrocznego Bractwa, jak również siedzibą Jarla. Zjawiasz się tu bez zaproszenia. Okej. Jesz naszą strawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem i nie chcesz pomóc gromowi. Gdzie to jest? O, biegnijmy najpierw tutaj. O! Tutaj muszę wejść, tak? Biała ampułka, pewnie jakaś knajpa na terenie Wichrowego Tronu. I tu chyba, ile sobie dobrze wspominam, Wylandrich zostawiła łyżkę. Jesteś zbyt sędziwy na tego typu podróż. Nie wiemy, co jest w środku. Ach, torba, Wylandrich. No jasne, klejnot duszy został odnaleziony. Słuchajcie, skoncentruję się na wykonaniu tego zadania. A, to jest sklep magii. Widzisz? A spoko, alchemików może. A ja skoczę po to, czy ja coś u ciebie kupię? Alchemia jest prosta. O ile oczywiście samemu nie jest się prostym. W takim wypadku ci nie pomogę. A o co się kłóciliście? O pracę mojego życia. W końcu udało mi się ustalić lokalizację białej ampułki, ale ten wścibski pajac nie pozwoli mi po nią iść. A, zdobędę ją dla ciebie, jeśli powiesz mi, gdzie mam jej szukać. Kurde, jaki ja uczynny jestem. Zrobisz to? Dobrze wiedzieć, że są jeszcze ludzie skłonni pomóc staremu człowiekowi. Jest pogrzebana wraz ze swoim stwórcą, Kuralmilem, w dawno opuszczonej jaskini na zachód stąd. Kuralmil był zmyślnym człowiekiem nawet po śmierci. Będziesz potrzebować mistrzowskich umiejętności alchemicznych, by dotrzeć do miejsca jego wiecznego spoczynku. Na szczęście dla ciebie
Przygotowałem już odpowiednią mieszankę. Proszę, weź ją. Proszę. Nie uciągaj się. Straciłem już dość czasu, spierając się z moim bezużytecznym asystentem. Okej. Ekstrane urolione dodano. Okej. Odzyskaj białą ampułkę. Dlaczego ampułka jest dla ciebie taka ważna? Spędziłem całe życie szukając jej. Przywiodła mnie na to zmrożone pustkowie z ciepłych objęć wyspy Somerset. Całe lata spędzone w bibliotece. Wyszukiwanie maleńkich wiosek i ich miejscowych legend, które zawierały zaledwie cząstkę wskazówki co do lokalizacji ampułki. Nazwałem nawet swój sklep na jej cześć, mając nadzieję, że nazwa zwabi kogoś, kto o niej słyszał. A teraz, gdy jest już na wyciągnięcie dłoni, 8 bóstw najwyraźniej postanowiło ze mnie zadrwić. Gdyż w moim obecnym stanie nigdy nie będę mógł jej zdobyć. Czym jest biała ampułka? Legendarna butla, wykonana w czasach, gdy Skyrim dopiero zaczęło obracać się w bryłę lodu. Niewielki pojemnik, wykonany z magicznego śniegu, który jako pierwszy spadł na gardło świata. Powiadają, że ampułka uzupełni każdy płyn, jaki umieści się w jej wnętrzu. Dla alchemika, takiego jak ja, jest to czyste wyrażenie praktykowanej przeze mnie sztuki. Tworzenie z niczego to poezja. Okej, to cóż, poszukam ci tej białej ampułki, niemniej jednak najpierw zwinąłem... Już tu jesteś? Przynieś mi ampułkę, durniu. A co ty taki nerwowy jesteś? Pohandlujemy? Niechaj 8 bóstw doprowadzi cię do ampułki. A z tobą widzę nie pohandluję. Jeśli potrzebujesz toników lub eliksirów, przejdź do mojego sklepu. No to właśnie, no zapraszasz mnie. Okej, okay, Aero, biegniemy wobec tego. Mamy już na Velendrich i klejnot duszy, to szukamy jeszcze łyżki. Nie będziemy się na razie tutaj po tym wichrowym tronie rozglądali, tylko przenosimy się szybciorem w kolejne miejsce. O, znowu mi znaczniki. A nie, nie, nie zginęły mi znaczniki. Kurczę. Okej. Do Ivarstadt musimy się udać. I szybka podróż do Ivarstadt po łyżeczkę Velendrich. No dobra, i jesteśmy w Ivarstadt. Tartak, gdzie opchnąłem 10 skór niedźwiedzich. Czy ja mam jakąś skórę niedźwiedzią ewentualnie do opchnięcia? Chyba mam, zaraz sprawdzimy w ekwipunku. Różne. Czy ja mam skórę niedźwiedzia? No, nie mam skóry niedźwiedzia. Paski skóry jedynie mam. Okej. Okay. Się głównie drobnymi kradzieżami. No dobra. O, o! Co to jest? Gospodarstwo spadającej gwiazdy. Mam ją rzucić wilkom na pożarcie? Nie rzucasz jej wilkom. Oż kurde. Ale jazda. Bym się włamał. Kodlak białowłosy jest teraz w lepszym miejscu. Oczywiście jest w lepszym miejscu na wschodzie. Gdzie są właściciele tego gospodarstwa? Może pogadam z tą kobietą, ona mi coś powie na temat łyżeczki. Ej! A, zatem podróżujesz. Na pewno znasz wiele opowieści spoza tego nudnego miasta. A, dobra, jesteśmy u stóp wysokiego... Szkoda, że nie mogę z tobą iść. ...Rodgaru.
Strażnicy to pilnują. Czy wieczorem to będzie otwarte? Ten strażnik tu najwyraźniej się rozgląda, więc o włamaniu nie ma mowy. Okej, poczekajmy tutaj powiedzmy do wieczora, tak? Jest pierwsza po południu. 8 godzin poczekajmy. 9 godzin poczekajmy. Aż się ściemni, może przyjdzie właściciel tego gospodarstwa i schroni się w swoim domu. Będzie można do niego legalnie wejść, a być może nawet nie będzie strażnik. Okej. No, strażnik stoi i się przygląda. Okej, ale już nie jest zamknięte. Dobra. Gdzie jest ta łycha? Jest łycha. O, jest torba w Alendriach. Okej, ta w Alendriach to wyjątkowo roztargniona. A kto to jest? Musisz stąd wyjść. No oczywiście, że wychodzę. Nie będę z tobą gadał, nie ma sensu. I szybciutko do Alendriach. Do Pekniny się przemieszczamy. Mapa. I Pekninka jest gdzieś tu. Okej. No i lecimy do Pekniny. Do Mglistej Twierdzy. Co by znać questa w Alendriach? Szybciorem. Mam nadzieję, że ona będzie pewnie spała. Ale znam jej questa. A co tam? Po nocy. Trudno. Świątynia Mariny to mnie interesuje. I mamy tutaj wejście do listej twierdzy. No, chcę wejść. Harald. Zdrowie. Syn Jarla nie ma czasu na czcze pogaduszki. To już pewnie śpi u siebie. Of course. Ja cię znam. Tylko skąd? Poprosiłam cię o przyniesienie mi czegoś. Ale ty brzydka jesteś, ale mam za to wszystkie twoje przedmioty. Przedmioty? Jakie przedmioty? Pokaż mi je. Nie wiem, jak ci się to udało, ale właściwie tego mi trzeba było do rozpoczęcia eksperymentów. Wspaniale. Pozwól się chociaż nagrodzić za niezrównaną intuicję. Dobra, oddałem jej. Dostałem zwój zamętu. Zwój wezwania do walki. Zwój przywołania Tronacha Burzy. Świetnie. Zwój strażniczego kręgu. Zwój skupy nieumarłych. No, rewelacja. Rewelacja. Co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. Broń. Coś masz z broni. Kostur ognisk ze strojów. O! Nie. Yeah. Srebrne. Zwoje. Zwój histerii księgi. Łam. Dębowe ciało. Okej. Wykupimy od niej dębowe ciało, a co? Jasnowidzenie. Okej. Kamienne ciało. Też weźmiemy. Leczenie. Dobra, to już mam. Lodowy kolec. Magiczne światło. Mniejsza ochrona. Niezłomna ochrona. Odmrożenie. Odwaga. Ognisty pocisk. Ożywienie zwłok. Przywołanie Tronacha ognia. To weźmiemy. Przywołanie chowańca. Pułapka duszy. To weźmiemy. Płomienie. Płomień świecy. To weźmiemy. Runa błyskawicy.
Luna Mrozu. Luna Ogniem, Luna Spokój. Spętany Miecz. To weźmiemy. Spętany... Nie. Strach. Szybkie leczenie. Ustrawiający dotyk. To mi się przyda. To też weźmiemy. No, parę groszy wydałem, ale za to coś jej sprzedam. Drobny klejnot duszy, pomniejszy klejnot duszy. O nie, nie, to są drogie rzeczy. To jest też drogie. Strój. Ale wartość tego jest... A, damy jej to. Zwoje. A zwój zamętu ile kosztuje? 192. Nie. Księgi. To już kupowałem. Różne. I klejnoty duszy. Okej. W porządku. Gdzie ja wsadziłam te pająki? W tyłek chyba sobie je wsadziłeś. Dobra. Słuchajcie, to cóż, wykonałem zadanie na Wyliendrach. Mój kuzyn walczy ze smokami, a ja co dostaję? Służbę wartowniczą. W porządku. No cóż, to skończyłem questa na Wyliendrach i kończę ten odcinek. Dziękując wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do oglądania odcinka kolejnego. Cześć i czołem!